nie mam potrzeby naciskania migawki, bo wiem, że to już zostało sfotografowane przez kogoś i prawdopodobnie znacznie lepiej. Więc dostarczanie zdjęć, które są dowodem na to, jak rzeczy wyglądają, nie sądzę, żeby dzisiaj kogokolwiek były w stanie zainteresować. Więc to, co nas jest w stanie przejąć, zaintrygować, to jak inaczej i oryginalnie fotograf potrafi daną rzecz jeszcze raz pokazać. I z punktu widzenia odbiorcy ważne jest to, czy znajdzie się w fotografii może niekoniecznie dokładnie ta wartość dodana, którą zauważył fotograf, ale czy to zdjęcie po prostu rezonuje. Czy jakby patrząc właśnie na nie, ja czytam, oczywiście czytam przez swój filtr, ale czy działa, czy ta nie. energia w tym zdjęciu jest i ona przechodzi dalej. Tak. Jest taki polski fotograf, którego uwielbiam po prostu. Trochę nie wypada mi podawać jego imienia i nazwiska, ale jest to dojrzały, żeby być eleganckim, mężczyzna w nieokreślonym wieku. Okay? Albo eleganckim. Starszy ode mnie. Po prostu kocham tego mężczyznę, który zadbał o to, żeby nie zniszczyć, nie skompromitować w sobie tego zachwytu nad światem. I ciągle jest jak małe dziecko. No potrafi się, wie pani, zachwycić po prostu cieniem, które na obrzeżu szklanki się raptem... Coś pięknego. Naprawdę. Mhm. Jak ja wpadam w jakąś głęboką, ciemną dziurę, no to podnoszę telefon, ale nie dzwonię do niego, bo on nie posiada telefonu komórkowego. Bo ożabia jego zachwyt. To już za to warto go pokochać, rozumie pani? Tak. Dzwonię do jego żony i próbuję się przez nią z nim umówić. I spotykam się z nim w kawiarni. Nie jest to dialog, ponieważ on posługuje się kilkoma sformułowaniami ograniczającymi się do tego, do takich na przykład określeń jak jest sprawa albo nie ma sprawy i mówi też brachu bardzo często, ale studenci go kochają, ponieważ jak on powie, że brachu tu jest sprawa, to wiadomo, że to jest doskonałe zdjęcie. Jak sprawy nie ma, to wiadomo, że po prostu patrzymy na banał. I dzięki temu, że on zadbał, pielęgnował ten zachwyt, na ten dziecięcy zachwyt, to jest, wie pani, coś takiego jak noworodek w kołysce na widok własnej stopy. Wyobrażę sobie pani coś takiego. Który jeszcze nie do końca widzi, nie? O Boże, to ja mam taką stopę. No przecież to jest coś, wie pani, najwspanialszego. Bardzo chodzi cenne. O to, żeby pielęgnować to w sobie. Bo jak będzie pani czekała na to, że tylko filharmoniczna orkiestra panią jest w stanie zachwycić, no to się rzadko zdarza. Natomiast można zagrać coś przepięknego na skrzypeczkach i to w dodatku na jednej strunie. I tylko tyle. Lepiej, żeby świat nie był pełny cyników, którzy ciągle krytykują i ciągle negują. Nie, cynizm to... To tylko ten, jakby równowagą może być ten zachwyt. A propos muzyki, to wspomniał pan o tym, trzeba patrzeć odważnie, pozytywnie, na pewno nie cynicznie. No, cynizm to jest trutka, niemalże... trucizna. Tak, trucizna. To zainfekuje pani sobie duszę i... Natomiast nie patrzeć banalnie, patrzeć krytycznie, ostro, ale życzliwie i szukać też, jakby rozpoznawać piękno w niedoskonałości. Przecież, bo on tam jest autentyczny. Wie pani, no nie przy narodzinach każdego stwórca był osobiście obecny. No nie wszyscy wyglądają jak Sharon Stone przesłuchiwana, wie pani, na policji, no. Więc nie wiem, czy może przesadziłem z tym pomysłem, ale z tym porównaniem, w każdym razie, no, w tej niedoskonałości jest coś uroczego, no. Ta różnorodność. Mnie to po prostu wzrusza. Moim zdaniem to jest super ważna rzecz, ta umiejętność współczucia. Jeśli o czymś mógłbym powiedzieć
mówiąc z przekonaniem, z taką etykietą prawda, to właśnie to, że to, co zaświadcza o człowieku, to jest taka umiejętność współczucia. Wie pani, nie do narodu, nie do klasy, nawet nie do osoby, którą pani kocha, tylko do tej pojedynczej osoby, którą pani spotyka i którą pani w moim przypadku fotografuje, czyli rozpoznanie w człowieku drugiego człowieka i okazanie mu współczucia po prostu, że to decyduje o tym naszym człowieczeństwu i to prowadzi do tych zdjęć najciekawszych, do tych zdjęć intymnych, które są naładowane emocją. To też powoduje, że ci ludzie pozwolą się pani do siebie zbliżyć. Jeśli wyczują, że ma pani sztuczny uśmiech, że próbuje ich pani oczarować, ale z tyłu głowy ma pani, prawda, to się po angielsku nazywa hidden agenda, że tu jest ten uśmiech, a z tyłu myśli sobie pani, co to za dupek, za przeproszenie. Ludzie to wyczuwają. Im mniej wykształcony człowiek, tym ma to narzędzie lepiej rozwinięte i ten fałsz spowoduje, że odrzucą panią, więc ja z reguły nie mam kłopotu, żeby zaakceptowano mnie na przykład, co też może brzmi okropnie arogancko, ale tak to jest, no, że jest może jedno miejsce w Transylwanii, gdzie ja popełniłem błąd i raczej nie powinienem tam się drugi raz pojawić, bowiem obdarłem z godności mężczyznę wzrokiem po prostu. Patrząc na niego, upokorzyłem go ostatecznie, bowiem on dręczył zwierzę, a ja akurat na to jestem wyjątkowo muzykalny i wzrokiem mu powiedziałem, że on jest zerem. I on chciał satysfakcji i chciał się ze mną bić. I ja chętnie bym mu natychmiast złamał kolano, czego się nauczyłem. Natomiast problem polega na tym, że za nim stało 40 jego kolegów. Pomyślałem, że mój magazyn, który mnie tam wysłał, będzie miał do mnie pretensje, że ja z zasznurowaną drutem szczęką nie będę mógł skończyć tego materiału. Ale zachowałem się jak dżentelmen, czyli odszedłem, a nie biegłem. I tam nie powinienem wrócić, choć uważam to za swój błąd, bo okazałem niepotrzebnie emocje, a powinienem zachować twarz jak na portrecie. Tylko wartości weszły w grę, prawda? No tak. No, nie znoszę zadawania cierpienia, a już zwierzętom bezbronnym szczególnie. I pani, na przykład ludzie wiedząc, że ja tam, nie wiem, dużo tych miejsc na świecie widziałem, pytają mnie, czy ja znalazłem takie miejsce, wie pani, za którym bardzo tęsknię i chciałbym tam, wie pani, osiąść na przykład. No więc ja mam do tego zupełnie inne podejście. Nie szukałem nigdy takiego miejsca. Wie pani, naprawdę, bojąc się, że jak znajdę, to nie będę już miał w ogóle ochoty na nic, prawda? I nie chciałem, ale jak się tak dłużej nad tym zastanawiałem, to pomyślałem, że wie pani, że znalazłem w końcu takie miejsce na świecie, w którym czuję się bezpiecznie i dobrze. I wie pani, gdzie je znalazłem? W miłości. W sobie. To chyba najlepszy punkt wyjścia. Tu się dobrze czuję. Jeśli się nie udaje niczego i akceptuje się te swoje, wie pani, niedoskonałości, to nawet wiedząc, że wokół nas jest wiele rzeczy złych i nieprzyjemnych, to generalnie człowiek może mieć ten uśmiech na twarzy, a jeśli jeszcze kocha, no to... Pełnia. Naprawdę, to jest coś absolutnie... To jest coś doskonałego. Tym odpowiedział pan na moje kolejne pytanie, które przyszło mi do głowy, mianowicie to, z iloma trudnymi obrazami, sytuacjami pan się spotkał podczas swoich podróży, widział brutalne rzeczy, rzeczy być może mniej typowe, dla niektórych zupełnie niewyobrażalne. Ale brutalność i zło jest banalna. Wie pani, to mnie niespecjalnie interesuje. Ja nie mam przygotowania filozoficznego,
bardzo żałuję. Wie pani, ojciec bił mnie, kupił konia, który ja uwielbiam i powiedział, prawda, że wypijemy ten koniak w momencie, kiedy on zobaczy, prawda, PhD, czyli do doktora, i że on wie, że żyjemy w kraju zniewolonym, ale tu w domu jest wolność i ja mogę sobie wybrać dowolne studia, pod warunkiem, że będzie to albo fizyka, albo filozofia. Reszta go nie interesuje, bo reszta to jest nauka zawodu, na co ja będę miał w życiu czas, a teraz mam zająć się studiami. A studiować można tylko według niego filozofię albo fizykę. Ja tam potrafiłem liczyć, ale wie pani, ale fizyka to jest coś tak niewyobrażalnie skomplikowanego, że... Ale nie o tym chyba chciałem w ogóle mówić. O tym banalności zła i a właśnie, więc nie mam takiego przygotowania filozoficznego, nad czym bardzo boleję. I w ogóle wydaje mi się, że jestem głęboko niewyedukowany, że jestem głupkiem po prostu. Ale nie wierzę, że nie czytał pan Arystotelesa. To jest ból straszliwy, egzystencjalny ból, który odczuwa. Natomiast są pewne rzeczy, które wydają mi się po prostu proste. Zło do nich należy. I nie będąc przygotowanym filozoficznie, ja mogę pani według prostymi słowami żołnierskimi nieomalże wytłumaczyć, dlaczego człowiek potrafi być zły. Natomiast to, co mnie fascynuje osobiście, to jest dobro. Dlaczego człowiek potrafi być dobry? Nie w długim okresie czasu, że teraz zrobię coś dobrego, zostanie to dostrzeżone i za miesiąc CNN przyjedzie i nakręci dwugodzinny dokumentalny film o mnie. Nie, tylko spontanicznie ludzie potrafią być dobrzy. I ja tego doświadczam bez przerwy. I to mnie fascynuje. Z tym sobie nie potrafię dać rady, dlaczego ludzie potrafią być dobrzy. Bo że są źli, to jest banał, kompletny banał. Po prostu. To jest fenomenalne wyzwanie, to dobro. Trochę mam okazję obserwować zachowania dobre. Mam wielkie szczęście w mojej pracy spotykać ludzi, którzy czynią dobro w bardzo różny sposób. I trudno jest znaleźć jeden wspólny mianownik. Dlatego to jest pewnie tak fascynujące, że to dobro rzeczywiście ma różne źródła. Ale myślę, że gdzieś ta duchowość, nie religijność, duchowość, tak. Ona jest taką platformą, czy trampoliną dla tych aktów do dobroci czy dobroczynności, bo to jest kwestia tej wrażliwości. Podpowiem pani coś, jeśli nie będzie to brzmiało arogancko. Ja, jako, wie pani, ten facet od fizyki, ja też patrzę na wiele rzeczy jakby przez tę perspektywę. Wbrew temu, co sądzimy, na świecie jest bardzo mało praw powszechnych, a tak między nami kobietami, wie pani, te, które uważamy, że są powszechne, to też są proste do obalenia, ale żaden fizyk się nie przyzna do tego, bo wtedy zapanowałby chaos na świecie. Ludzie chcą mieć poczucie pewności, prawda, byle jakiej, ale żeby ona była, no więc są te prawa powszechne. Jedno z nich brzmi następująco, że z każdej rzeczy na świecie wyjmie pani tylko tyle, ile wcześniej pani do niej włożyła. I wiedząc to, można to przełożyć na nasze potrzeby. Czyli, że dobro i zło jakby krążą w takich zamkniętej przestrzeni. Innymi słowy mówiąc, jak pani wychodzi w ten świat z dobrym nastawieniem, z tą pozytywną karmą, to raczej może się pani spodziewać tego, że dostanie pani z powrotem coś dobrego. Jeśli pani wychodzi w ten świat i mówi sobie, jest beznadziejnie, to raczej ta beznadzieja pani się przydarzy. Więc ponieważ ma pani urocze oblicze, dobre i ten uśmiech zniewalający, to wysyła pani tę dobrą karmę i dostaje pani z powrotem coś dobrego od ludzi. Będzie im wstyd zachować się inaczej. Wie pani, uśmiech jest czymś, to jest jedno z tych narzędzi, które dostaliśmy od tamtego gościa na górze, wie pani, które jest niewyobrażalnie potężnym narzędziem. Ja zatrzymałem w dwóch wypadkach ludzi, którzy szli mnie zabić,
zatrzymałem uśmiechem. Nie byli się w stanie przebić. Inna rzecz, którą dobrze jest mieć na sobie, jak jest się w super niebezpiecznym miejscu, to jest biała koszula. No wie pani, nie taka od Armaniego, wie pani, ale zwykła, dobrze wyprasowana, bawełniana biała koszula, ponieważ zastrzelenie faceta w białej koszuli jest niewyobrażalnie trudnym wyzwaniem. Jest taki kolega mój, słynny fotograf, najlepszy fotograf od zdjęć wojennych. Jim Nachtway się nazywa. Jest wiele zdjęć pokazujących, jak on fotografuje. Jest też fenomenalny film, War Photographer, gdzie przyczepiono kamerę do jego aparatu i my widzimy dokładnie to, co on fotografuje. To bogata firma szwajcarska nakręciła godziny. Jeden z najlepszych filmów o fotografach, War Photographer. Ale nie o tym mówię, tylko że jest kilka słynnych zdjęć, jak on fotografuje w bardzo złych miejscach, na przykład Soweto. Żołnierz czarny z pistoletem maszynowym strzela i widać rozgrzaną lufę nad tym karabinem. On strzela. Wszyscy leżą pokotem na rozgrzanym asfalcie, płaskaci jak stolnica. Jedyny, który klęczy przed nim i go fotografuje, to jest Jim w białej koszuli, wie pani. Nie mógł go zastrzelić ten gość w tym, wie pani, o tej czarnej karnacji. Więc, ale oczywiście koszula to jest taki miły atrybut, ale tak naprawdę to jest ten uśmiech. A też biały. On się też boi, tylko należy do tych niewielu z nas, którzy potrafią zagospodarować strach, wiedząc, co z nim zrobić, więc nie wpada w histerię. To już rzadka cecha. Zanim człowiek się tego nauczy, to z reguły ginie po prostu. Więc ci, którzy fotografują na wojnie i którzy są z mojego punktu widzenia bardzo potrzebni, bo inaczej to ci politycy by urządzili nam piekło w ułamku sekundy, wiedząc, że nie ma nad nich żadnej odpowiedzialności nie poniosą, to dzięki nim, dzięki tym zdjęciom wstydzą się po prostu ci politycy tych haniebnych różnych decyzji, ale jest bardzo mało takich, którzy długo to fotografują, bo z reguły giną. No, Jim fotografuje, no w tej chwili już mniej, bo jest delikatnie starszy ode mnie i ma w kolanie szrapnele od granatu i nie bardzo już chyba tak może biegać. Ale jest niezwykły, jest super uczciwy, nie opowiada bajek o misji, którą ma do spełnienia. Należy się bać, wie pani, ludzi, którzy mają misję do wykonania, bo to same najgorsze rzeczy od nich się biorą. Więc Jim nie ma żadnej misji, tylko chciałby, żeby ten soczek pomarańczowy, który pani popija sobie do śniadanka, nie smakował tak idealnie, kiedy będzie patrzyła pani na jego fotografię i żeby przeżyła pani jakąś refleksję. Także to super uczciwy gość. Ale też no, potrafi się uśmiechać, więc wróćmy do tego miłego tematu, czyli do uśmiechu. Wydaje mi się być to jedno z najmocniejszych narzędzi, którymi my dysponujemy. Rzadko kto sobie uzmysławia potęgę tego, a jeszcze mniej potrafi to dobrze czy cynicznie wykorzystać. Do obrony rozumiem, ale z tą cynicznością wspominał pan o tym uśmiechu, który jest fasadowy, a z tyłu głowy coś innego. Tak. To jest... Fałsz wyczują, pogonią panią, wie pani. Musi pani być uczciwa, no. Nie chodzi o prawdę, chodzi o intelektualną uczciwość. Ja przychodzę i mówię, jak rzeczy wyglądają i nie udaję niczego. Nie mówię, że jestem turystą na przykład. Wie pani, tak. Podchodzę do kogoś, kto wygląda jak lump, ale jeśli ja w tym dostrzegam coś magicznego, to ja mówię mu o tym. Ja nie mówię mu, że wygląda pięknie, ale mówię mu, że jest coś w nim tak magicznego, że
ja muzykalnie na to reaguję. Forma powinna podążać za treścią. Mnie interesuje treść. Z tyłu głowy mam takie dwa pytania, które towarzyszą naciśnięciu każdej migawki. Jedno to jest, którego nie potrafię się pozbyć i żałuję tego, i to jest pytanie, czy rzecz, na którą ja patrzę, reprezentuje treść, czy jest po prostu tylko i wyłącznie pustym doświadczeniem ciekawym dla mojego oka. I drugie pytanie dotyczy formy i polega na tym, gdzie jest to, co niszczy mi poczucie harmonii, o które chyba każdy z nas walczy, nawet nie uświadamiając sobie. Że ja patrzę na taki obraz i jeśli udało mi się przyłapać rzeczywistość w tym idealnym momencie, to będę miał wrażenie, że patrzę na harmonię, że wszystko jest w tym miejscu, w którym być powinno i naciśnięta migawka była w tej jednej 250 sekundy. Ani nanosekundę wcześniej, ani dwie nanosekundy później, tylko to Cartier-Bresson, taki słynny fotograf francuski, nazwał w 1933 roku, pisząc esej, i zatytułował ten esej Decisive Moment, moment decydujący, w którym opisał to niebywałe zjawisko, że jest w każdym, bo to ten tytuł nie jest jego pomysłem, to był taki biskup Derrier francuski, który powiedział, że w każdej sytuacji, którą obserwujemy, w każdej czynności jest jeden ten moment decydujący, który decyduje o jakości tego zjawiska, które my obserwujemy. I w fotografii to się sprowadza do tego, że jest taki jeden, jedyny moment, w którym wszystko jest w tym miejscu, w którym być powinno. Body language, kontrast, kolor, barwa, światło, głębia ostrości, elementy graficzne. Wszystko prowadzi do tego poczucia nienagannej koherencji, spójności, że się pani komfortowo z tym czuje. Ja to drugie pytanie, bo no wiadomo, że świat jest chaosem. Ja lubię chaos tak między nami kobietami, bo chaos jest wbrew pozorom, jest super uporządkowany. Takie elementy, które tworzą ten chaos, nazywają się fraktalami. Fraktal. Cudowna konstrukcja. Nie, no po prostu nieopisana do tej pory, nie wiadomo nic na temat fraktali, ale one tworzą coś doskonałego. Chaos. Ale to tylko ci kretyni fizycy, wie pani, mają takie podejście. Inni chaos uważają bezład, prawda? Ta harmonia. No, harmonia. O której pan mówił, że szuka pan, ujmując gdzieś tych, tak, tych elementów z fotografii. Ona mi strasznie dźwięczy w antycznej kulturze. Czy tam się gdzieś tam pan odwołuje do tych, do tego Arystotelesa? Absolutnie. Antyk, wie pani, ja mam świadomość, że to, co ja tutaj wygaduję, to wie pani, nie będzie się nikomu nie podobało, ale powiem pani... Nie, wystarczy, już, że mi się podoba. No dobrze, to powiem pani. Zresztą ja nie potrafię, wie pani, nabijać w butelki. Od razu pani powiem, że stare jest lepsze od nowego. Okej? Okay? Jestem przekonany co do tego. W większości przypadków, poza jakąś nanotechnologią, wie pani, to może nowe jest lepsze od starego, ale w większości ja staram się czytać książki, o których wiem, że przez ostatnie 10 lat też były czytane, a najchętniej przez ostatnie 200 lat były czytane. Bo jak coś przetrwało, to musi nieść w sobie, wie pani, jakieś ukryte dobro po prostu, coś ukrytego, super wartościowego. Więc odnoszę się z szacunkiem do rzeczy starych, które przetrwały, które czas nie zdegenerował, nie ośmieszył, nie wykpił. W sztuce odkryto cudowne rzeczy i wystarczy pokora. No, Grecy, jak się na przykład układa zdjęcia,
to warto się oprzeć na sprawach sprawdzonych, no na takim teatrze greckim. No, oni wymyślili coś doskonałego. Pisząc te tragedie, strukturę wymyślili taką, której nie da się poprawić. Ma pani zawiązanie intrygi, czyli złapanie mnie na haczyk. Tak, żebym po prostu był zafascynowany, myślał, co za chwilę się wydarzy, skoro zaczyna się to tak niesamowicie, prawda? Po czym jest to rozwinięcie niesamowite, ta kulminacja, i ma pani puentę. I w fotografii ja robię dokładnie to samo. Po prostu, jak buduję, powiedzmy, spójny taki materiał na konkurs, czy reportaż, czy coś, to szukam otwierającego zdjęcia, które jest zawiązaniem intrygi, szukam tego najważniejszego i szukam puenty. A po środku wprowadzam coś, co jest rodzajem takiej fotografii serwisowej. No, w literaturze ta konstrukcja nazywa się retardacja. Retardacja, czyli spowolnienie akcji, bo nie mogę prowadzić narracji samymi najlepszymi zdjęciami, bo by pani tego nie wytrzymała, prawda? I w opisach jest to samo. Oszalały koń, piana z pyska mu się toczy, jest spucony na nim, prawda, żołnierz, pędzą jak oszalali, wybuchy granatów i raptem wpadają w łany zboża. Kłosy chylą się pod ciężarem motyli, brzęczenie much. Wie pani, uspokaja się pani po to, żeby za chwilę, jak kolejny granat wybuchnie, to żeby znowu podnieść, prawda, te emocje w pani. Gdyby to ciągnęło się tylko w górę, to by pani tego nie wytrzymała. Wystarczy znać te proste zasady, żeby mnie wsadzić do takiej kolejki roller coaster i te moje emocje w górę i w dół, w górę i w dół. Mamy wiele narzędzi do wywołania tego w odbiorcy, prawda? Bliżej, dalej, pozytywnie, okay, negatywnie, drapieżnie i spokojnie, z bliska, z daleka, z góry, z dołu, no i tak dalej. Kolorze w czerni. Tak, nigdy tak samo, nigdy dwóch portretów obok siebie. No i już i wtedy pani za każdym razem otwiera nową stronę, patrzy na nowe zdjęcie i mówi: ha, to jest znacznie trudniejsze na ścianie, kiedy te zdjęcia występują obok siebie. Panie Tomaszu, bez względu na to, co pan zaraz powie, ja bardzo dziękuję i powiem, że to była wielka przyjemność. Dziękuję bardzo za rozmowę.